Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, to program Rzecz o Prawie Rzeczpospolitej, a moim gościem jest znakomity konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, pan Ryszard Piotrowski. Będziemy rozmawiać o tym, o czym żyje cała Polska, to znaczy o strajku nauczycieli, ale my będziemy rozmawiać o kwestiach prawnych. Zapraszam Państwa. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już wie pan profesor o co pana będę chciał pytać. Wiem, i że prawo do strajku jest elementem mocno zakorzenionej wolności związkowej, że jesteśmy z tego pokolenia, że cenimy wolność związkową i tego nie ma co powtarzać. Ale dużo ludzi, dużo czytelników, dużo internautów zwraca uwagę, spotykają ich kłopoty, że spotyka ich stres, strach ich pociech, czyli dzieci. Martwią się, czy egzaminy ruszą, czy ruszą wszędzie i co będzie, jak w jednej szkole będzie wcześniej egzamin i tak dalej. Martwią się po prostu o to zamieszanie. Panie profesorze, czy wolność związkowa jest nieograniczona? Na tym polega strajk, że są kłopoty i że uwaga opinii publicznej zwrócona jest na te kłopoty, że ludzie tego doświadczają i w związku z tym zaczynają się zastanawiać, dlaczego i co można zmienić. Wolność strajku, wolność działalności związkowej nie jest nieograniczona. Zgodnie z konstytucją to ograniczenie jest możliwe ze względu na dobro publiczne. Tutaj konstytucja używa bardzo takiego, powiedziałbym, pojemnego pojęcia. No i trzeba także pamiętać o ograniczeniach wynikających z artykułu 31 ustęp 3 konstytucji, to znaczy bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, prawa i wolności innych osób, zdrowie i moralność publiczna, wzgląd na ochronę środowiska. I trzeba też pamiętać, że konstytucja stawia ponad ustawą uregulowania prawne zawarte w umowach międzynarodowych wiążące Rzeczpospolitą. I tamte ograniczenia są również dopuszczalne, w szczególności Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dopuszcza takie ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo państwa i one powinny odnosić się do pracowników pewnych służb państwowych, do pracowników administracji i powinny być określone w ustawie. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wymienia te kategorie, gdzie nie można, te kategorie pracowników, których wolność związkowa jest albo wyłączona, albo nie polega na prowadzeniu strajku. Zdaje się, nauczyciele nie wyłącza. Nauczyciele nie są zaliczeni, no zgodnie i z konwencjami MOP, Międzynarodowej Organizacji Pracy, i zgodnie z Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, pracownicy administracji mogą być pozbawieni tego prawa, a to należy rozumieć zawężająco. W Niemczech są pozbawieni tego prawa, a moja rozmówczyni, bo pisze też tekst, przypomniała, że w Stanach Zjednoczonych, w 37 stanach zakazany jest strajk nauczycieli. To jest oczywiście mała dygresja, ale niemiecki trybunał całkiem niedawno powiedział, sprawa dotyczyła par excellence nauczycieli, bo tam 3/4 czy nawet więcej z kilkuset tysięcy nauczycieli ma status urzędnika, że no nie można sobie wybierać rodzynek z ciasta. Ma status urzędnika. U nas nie. To jest tradycja interesująca, to, że nauczyciele są urzędnikami. Tradycja jeszcze XIX-wieczna, cesarska. Mamy nauczycieli w mundurach, część państwa. Mamy uczniów w mundurach, potem szybko uczeń z munduru gimnazjalnego przeskakuje w mundur wojskowy i biegnie umierać za cesarza. Bardzo krytykowana tradycja, zwłaszcza Karl Popper widzi w tym wielkie zagrożenie społeczeństwa otwartego. Ale nie wchodząc w ten mały, powiedziałbym, kontekst, ale bardzo ważny, powiedzmy tylko, że jak u nas nauczyciele będą urzędnikami służby cywilnej ze wszystkimi tego konsekwencjami albo pracownikami samorządowymi, to wtedy ustawa może ewentualnie
wprowadzić odpowiednią zmianę. Na razie tego nie ma. Formalnie urzędnikami, panie profesorze, nie są, ale mają wiele atrybutów podobnych do urzędników. Mają gwarantowaną pracę niemal do emerytury albo w ogóle do emerytury. Mają gwarantowane wynagrodzenia, mają urlopy jak żadna inna profesja. Nie będę wymieniał, bo wszyscy wiemy, no może nie zarabiają tyle, ile powinni zarabiać, to też tu się zgadzamy, ale urzędnicy czy urzędnicy sądowi też za dużo nie zarabiają. No mają te rodzynki i to, co w tej sprawie mnie bulwersuje, chciałbym, żeby pan profesor o tym coś powiedział, to rok ma 365 dni. Czy nie można było strajkować przez 300, powiedzmy 30 dni, a zostawić tych 20-30 dni okresu przedwakacyjnego, a dokładniej mówiąc na egzaminy, żeby dzieciaki sobie spokojnie mogły do tych egzaminów przystąpić? Nie można, dlatego że strajk polega na tym, że tworzy się sytuację kłopotliwą dla wszystkich, nie kłopotliwą dla szkoły, która musi w wakacje przyjąć nauczycieli, ale kłopotliwą dla reszty społeczeństwa. Na tym polega strajk. To jest zastane pojęcie strajku. Gdybyśmy przyjęli... Ale strajk to chyba nie rewolucja, panie profesorze, bo pan mówi tak, jakby strajk był rewolucją. Owszem, przy rewolucji sobie wybieramy, ale tam, gdzie mówimy o prawie, to nie mówimy o rewolucji. Oczywiście, że nie rewolucja. Procedura strajkowa jest bardzo długa, wielomiesięczna. Wszyscy muszą ją zaakceptować. Jest referendum, w którym musi być określone kworum. Tu nie ma żadnej rewolucji. Natomiast proszę łaskawie zauważyć, że co innego nas powinno bulwersować. My teraz słyszymy, że system spełnił swoje możliwości, wyczerpał swoje możliwości. To jest zapowiedź kolejnej zmiany w obrębie systemu. To jest straszne. Proszę łaskawie zauważyć. Ale proszę rozwinąć, jaki system i jakie możliwości. No, przedstawiciele rządu mówią, że nadeszła pora na zmianę, bo system wyczerpał swoje możliwości, system oświatowy. Dopiero co odtrąbili triumfalną reformę, którą nazywają nauczyciele deformą. I to jest klęska systemu, który polega na tym, że paru ludzi, polityków, bez żadnej konsultacji z zainteresowanymi środowiskami, decyduje o tym, jak ma być. Czysty arbitralizm. Z punktu widzenia konstytucyjnego taka rzecz nie powinna mieć miejsca, a ma nieustannie w różnych dziedzinach doświadczamy tego arbitralizmu i potem występują konsekwencje. My mamy do czynienia z ludźmi, a nie z przedmiotami, którymi można dowolnie machać. Ale panie profesorze, dzieci są też ludźmi i przede wszystkim słabszych powinniśmy mieć przed oczami. Co pan powie matce, której dziecko zacznie w nocy sikać za pół roku czy za dwa, a lekarz stwierdzi, że to na skutek stresu przedegzaminowego. Mnie śnią się matury, śnią mi się sceny, że zabrakło mi długopisu albo kartki, albo nie zdążyłem przepisać wypracowania z brudnopisu na czysty papier. Co pan tym ludziom powie? Chodzi o setki tysięcy. Powiem, że system edukacyjny jest chory. To, że panu śnią się matury, to dlatego, że polskie szkolnictwo przypomina raczej instytucję penitencjarną i to właśnie w związku z tymi nieustannymi testami, z tym nieustannym wytwarzaniem stresu, z tymi nieustannymi ciągłymi zmianami. To pytanie niech pan skieruje do rządu. To rząd dobrze wie, jakie są konsekwencje tego, że w ciągu wielu miesięcy nie znaleziono rozwiązań, które by broniły dzieci i pozwoliły nauczycielom strajkować w czasie wakacji. A nie można go skierować do szefów Związku Nauczycielstwa Polskiego, do pana Broniarza? Dlaczego wybrał akurat ten moment? Każda wolność, powiedzieliśmy na początku, ma granice i każdy musi się kierować rozsądkiem, a nie wyłącznie interesem. Dlaczego interes nauczycieli stawia pan wyżej, bo tak odnoszę wrażenie. Nauczyciele długo czekali, przyznaję, ale mogą jeszcze trochę poczekać, a gimnazjaliści, maturzyści nie mogą czekać. Panie redaktorze, ja mam na względzie ustawę. Ustawa mówi wyraźnie o tym, jak strajk jest organizowany, kiedy, od kogo to zależy. I tu nie mam absolutnie zamiaru występować w roli adwokata pana Broniarza, tylko w roli adwokata konstytucji, która daje prawo do strajku, to jest bardzo ważne prawo polityczne, i nie pozwala go profilować
tak, jakbyśmy sobie mogli życzyć, tylko tak, jak to jest określone w ustawie. A ustawa nie mówi ani słowem o tym, że nauczyciele mają strajkować w wakacje. Jak będzie takie sformułowanie w ustawie, albo jak Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że ustawa rozumiana w zgodzie z konstytucją oznacza, że oprócz tych grup, które nie mają prawa do strajku, są jeszcze inne, które mają prawo do strajku w specyficznych okolicznościach i w specyficznym czasie, to będę miał na ten temat inny pogląd. Ale ustawa, panie profesorze, nie mówi też, że strajk musi być koniecznie, mamy teraz kwiecień, w kwietniu czy maju. Pan Broniarz o tym wiedział. Czy państwo, bo może mówienie o anarchii jest przedwczesne, ale kto wie, czy nie będziemy mieli za moment w oświacie oczywiście anarchii. Czy państwo ma jakieś narzędzia, żeby temu zapobiec poza ustępstwem? Państwo ma ustawę. Ustawa przewiduje tego rodzaju rozwiązanie i nie ma tu żadnej anarchii, ani żadnej perspektywy anarchii. To ustawa wprowadza całą procedurę dotyczącą sporów zbiorowych, a także innych form protestu. Mamy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które mówi, że strajk jest formą protestu w sprawach pracowniczych. Mamy zasadnicze orzecznictwo strasburskie. Mamy Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. I pamiętajmy o tym, że strajk jest kamieniem węgielnym III Rzeczpospolitej. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie strajki, które były nielegalne i ex post facto zostały wszystko zalegalizowane. Prawda, wszystko prawda, tylko porównuje pan profesor rzeczy nieporównywalne, czego nie powinno się robić, bo czym innym był PRL, a czym innym jest nawet III Rzeczpospolita. Pan wybaczy, ale o tym, co ja porównuję, to ja decyduję, a nie pan. To po pierwsze, a po drugie, tutaj mówimy wyłącznie o znaczeniu pozytywnym tych wszystkich strajków i tego odruchu buntu, odruchu protestu. To nie jest żadna anarchia. To jest naturalne potwierdzenie artykułu 30 Konstytucji, który mówi o tym, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem praw i wolności człowieka i obywatela, a ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przekłada tę ogólną zasadę na konkret. Jak długo działamy zgodnie z ustawą, tak długo wszystko jest w porządku. Mówiłem tylko to, panie profesorze, że wtedy walczyliśmy o wolność i demokrację i właściwie nie wierząc, większość z nas nie wierzyła, że doczeka w ogóle takich dni. Na szczęście doczekaliśmy. A dzisiaj walczymy o 1000 złotych, a może nie, i nie. To nieprawda. Nie o 1000 złotych, dlatego że tutaj w stawce jest traktowanie oświaty, traktowanie inteligencji, traktowanie ludzi tak, jak na to zasługują, a nie tak, jak się wydaje komuś, kto sprawuje władzę polityczną, że może postępować. Otóż nie może. Panie profesorze, mówi pan i broni praw związkowców. No, trudno, żeby było inaczej. Konstytucja nakłada taki obowiązek na każdego, ale, żeby bronił konstytucji i bronił ustaw. Ale czy rząd, administracja rządowa nie ma pewnych uprawnień, na przykład do przesuwania nauczycieli z innych szkół, żeby jednakowoż ten egzamin, bo nie mówimy o strajku. Ja nie kwestionuję strajku, to jest dla pana profesora, rozumiem, też jasne. Tylko podkreślam dla naszych słuchaczy. Tylko tego momentu, tego drażliwego momentu egzaminów, tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich czepia się i tego. Jak pan ocenia tę sytuację, że jednak administracja chce jakby złagodzić skutki tej kolizji strajku z egzaminami i chce je w jak największym stopniu przeprowadzić? Przede wszystkim kwestionuję sformułowanie czepia się. Ono jest wyjątkowo niestosowne w odniesieniu do tak wysokiego urzędu. Natomiast te uwagi, jak rozumiem... A zastrzeżenia, oczywiście przyjmuję te uwagi. Te uwagi, jak rozumiem, RPO. Rzecznika Praw Obywatelskich, one dotyczą kwestii zgodności z prawem. No, ci, którzy działają przy egzaminach, muszą mieć kwalifikacje pedagogiczne i nie mogą to być osoby, które tego rodzaju kwalifikacji nie mają. Szczegóły, to znaczy to rozporządzenie, które jak się zdaje jest kwestionowane, szczegóły zawsze mogą być przedmiotem oceny, ale niezmiernie istotne jest to, żeby mimo wyjątkowych okoliczności egzaminy odbywały się zgodnie
z ustawą i zgodnie z prawem, bo inaczej ich wyniki będą mogły być kwestionowane. O niczym innym nie marzymy, panie profesorze. I o tym też marzy Rzecznik Praw Obywatelskich. A jak to zrobić? A tego ja nie wiem. Jak będę wiedział, to będę ministrem i być może trafię do Parlamentu Europejskiego, jeśli dobrze, albo niedobrze, raczej jeśli niedobrze, wykonam swoje zadania. Jakbym to wiedział, to jak wspomniałem, byłbym w rządzie. Nie wiem tego. Ale zgodzi się pan, że strony sporu powinny szukać wszelkich środków, żeby to organizacyjne zamieszanie, bośmy zgodzili się, że nie będziemy używać słowa anarchia, w oświacie, w tym przynajmniej okresie, w tych dniach, tych kilku egzaminów, złagodzić. Ależ oczywiście obowiązuje zasada dialogu. Dialog jest w preambule wskazany jako podstawa Rzeczpospolitej. Obowiązuje zasada solidarności. Ta zasada stanowi fundamentalną podstawę Rzeczpospolitej. Obowiązuje zasada dobra wspólnego. W świetle tych wszystkich zasad ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, w ogóle nie powinna mieć miejsca. Niestety jednak praktyka nie zawsze odpowiada regułom konstytucyjnym. Praktyka nie zawsze nam wychodzi. To jest oczywiste w życiu publicznym. Nie chcę być złym wróżbitą, ale nie można wykluczyć, że pewni ludzie będą poszkodowani. Pewne dzieci mogą być poszkodowane, rodzice mogą być poszkodowani. Słyszę od adwokatów sygnały, że zgłaszają się do nich przedsiębiorcy, do których nie dotarli pracownicy, bo muszą zostać w domu, żeby zajmować się dziećmi, bo to ich przecież obowiązek, szkoły zresztą też. Jeśli te pozwy trafią do sądu, kto powinien im zapłacić za zadośćuczynienie? Nikt. To jest, proszę pana, tak, że można przyjąć, że odszkodowanie przysługuje wtedy, kiedy strajk jest nielegalny. Ponieważ strajk jest legalny, to trudno mówić o tym, ażeby władza publiczna odpowiadała za legalne działania. No a przeciwko... Związek to nie władza. Związek działa legalnie. Trudno przyjąć, żeby odpowiadał za działania przewidziane w ustawie. Gdybyśmy poszli tym tokiem rozumowania, to by oznaczało, że możemy zniszczyć prawo do strajku, bardzo ważne prawo polityczne, w ten sposób, że owszem, strajk się odbędzie, ale potem będziemy mieli tysiące pozwów, które strajkującego zrujnują. Oczywiście prawnicy się ucieszą i kancelaryjni, i akademicy, ale to będzie oznaczało, że Konstytucja Rzeczpospolitej przestaje istnieć. Czyli zresztą pozwy nie będą ani dzisiaj, ani jutro, a już wyroki z całą pewnością nie będą w najbliższych tygodniach. To co należy zrobić już na koniec, panie profesorze, w najbliższych tygodniach? Natychmiast zakończyć tę bardzo kłopotliwą dla wszystkich sytuację, ponieważ strajk nie jest po to, żeby trwał. Strajk jest po to, żeby się skończył. I cała operacja ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na skalę i znaczenie problemu, ale nie dla samego zwrócenia uwagi, tylko dla rozwiązania problemu. Najważniejsze jest rozwiązywanie problemów. I dlatego bardzo staranne i szczegółowo opracowane reguły ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewidują tę instytucję, ale ona nie może zastępować rozwiązań, o które chodzi. A co z egzaminami, które się nie odbędą? Trzeba je będzie powtórzyć. Trudno mi powiedzieć. Nie jestem ministrem. Jak już wspomniałem, gdybym był ministrem odpowiedzialnym za te kwestie, to zapewniam pana, nie doprowadziłbym do takiej sytuacji. Ale tego nie wiemy. Nie wiemy i nie dowiemy się. Tak. Ale mogę mieć nadzieję, że byłoby inaczej. Natomiast gdybym teraz był ministrem, to dążyłbym do tego, żeby wszystkie egzaminy się odbyły dzięki odpowiednim porozumieniom, a te, które się nie odbędą, żeby się odbyły w takim czasie, w jakim to tylko będzie możliwe. Ale z tego, co pan mówi, to wynika, już kończę, panie profesorze, że za strajk, za ewentualne negatywne jego skutki zapłacą poszkodowani. Tak zawsze jest. Za działania władzy płacą obywatele. Tutaj mamy pierwotną przyczynę tej całej historii, działania władzy. I tak też jest, jak to w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyrażono,
że ustawodawca może podejmować rozwiązania niekorzystne dla obywateli, byle w granicach obowiązującej konstytucji. Niestety rozwiązania, z którymi od lat mamy do czynienia w naszym systemie oświatowym, bywają niekorzystne dla obywateli. To postawmy kropkę nad i, bo ten spór ma dwie strony. A za błędne działania związków kto zapłaci? Za błędne działania związków zapłacą związki, ponieważ one nie są poza kontrolą społeczną. Tak jak za błędne działania polityków płacą politycy w wyborach, tak za błędne działania związków płacą związki, ich członkowie w opinii publicznej, no i także jeśli chodzi o skład poszczególnych władz związkowych. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję państwu. Moim gościem był profesor Ryszard Piotrowski, znany konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego i jak państwo słuchali, próbowaliśmy przybliżyć kwestię granic wolności związkowej i prawa do strajku. Dziękuję państwu. Dziękuję.